Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Nie wiem, co żeście zrobili z tą pogodą, ale nie jest dobrze, więc proszę poprzednią pogodę. Bardzo proszę, dziękuję. Bo jest zimno. Więc zobaczmy, co dzisiaj chce być powiedziane. Albo co dzisiaj nie chce być powiedziane. Merkury retrograde, czyli retrogradacja Merkurego, jak do tej pory okazała się stopująca mnie, jeśli chodzi o działanie kabla, wyłączenie prądu dzisiejszego oraz uderzenie mojego palca w drzwi. Myślałam, że się skończy na złamaniu mojego palca, ale okazało się, że złamał się tylko paznokieć, więc jestem... Powiem wam, co dzisiaj mi się śniło. W skrócie. Albo nie, nie chce mi się gadać. Dobra. Burza, to jest to, co się dzieje. Nieświadoma. Okej. I wyjście z poświęcenia. Wyjście z poświęcenia. Jest ciemno. I nic z tym nie zrobię. Bo mi się nie chce. Okej. Burza. Okej, burza. I am lost in this memory, losing behind my own illusion. Lost. Bycie zagubionym po to, żeby się odnaleźć. To jest ten etap. Pamiętacie? Wyjście, jakieś instynkty spadły. Ta burza się wydarza wokół ciebie ze względu na to, że nie dostaliście kodów uzdrawiania albo nie przyjęliście kodów uzdrawiania. Część, której nie widzicie, to jest to, że burza jest z numerem 5 i 6, co daje 11, czyli jesteś w jedności z czymś, ale nie widzisz tego, ponieważ to, co widzisz, to mentalną burzę, tak? I nie widzisz tego, z czym jesteś... ale to jest taki vibe, że nie widzisz swojej integracji w czymś. O! Czyli jest coś, co zintegrowaliście, a co nie wiedzieli, co nie widzicie, że zintegrowaliście. O, czyli najprościej mówiąc, nie wiecie, z czym zrobiliście połączenie. Czyli jeżeli teraz zamykamy jeszcze stare cykle, to tak naprawdę nie wiemy, co jest nowego, bo jest tutaj jakaś taka... Nie mistycyzm. No dobra, okej. Powiedzmy, że to jest mistycyzm. Po prostu jeszcze nie widzisz, z czym jesteś. Po przedzieleniu mamy sprawiedliwość odwróconą. Po przedzieleniu mamy 10 pałek. Nie po przedzieleniu, tylko pod spodem mamy 10 pałek. A to, co wyszło, to 6 mieczy. 6 mieczy odwróconych. To jest tak, jakby zostać w jakiejś burzy emocjonalnej. Pochodzę z miejsca,
w którym ułożenie geograficzne było takie, że mieszkamy w dolinie i dookoła są góry. I pamiętam, że zawsze jak przychodziła burza, to ta burza zwyczajnie nie mogła wyjść, bo obijała się o te góry, w sensie powietrze tak jakby zatrzymywało tą chmurę, tą burzę w dolinie ze względu na ułożenie geograficzne. I to jest trochę tak, prawda? Jesteś w tej dolinie i ta burza wisi nad tobą i nie może wyjść, bo obija się o coś, na co nie masz wpływu. Okej. No tak, wina, tak? Czyli wczorajsze czytanie, bycie w winie. Czyli to jest tak jakby ułożenie geograficzne, naturalne twojego miejsca, w którym jesteś, wskazuje na to, że jesteś w burzy i dlatego jest sprawiedliwość odwrócona, no bo to nie jest twoja wina, że jesteś w dolinie. Okej, czyli to jest jakieś domknięcie wczorajszej energii chyba. Tak, o tym mówię. Nie wiesz, z czym jesteś zjednany. Tęcza i strzała w dół. Czyli dla mnie ta karta tęczy z numerem 41 to jest bycie w jedności z czymś. Tylko chcę wytłumaczyć, co mam na myśli bycie w jedności, bo mam wytłumaczyć. Bycie w jedności z czymś to nie oznacza, że... Powiem najprecyzyjniej, jak tylko potrafię. Dla mnie, jeżeli mówię, że jesteś w czymś w jedności, to znaczy, że powiem prosty przykład. Pijesz kawę w filiżance, która ma kolor niebiesko-zielony. Teraz, dzisiaj powiedzmy. I nie wiesz o tym, że ta filiżanka o kolorze niebiesko-zielonym jest identycznie tą samą filiżanką, która jest już twojej następnej linii czasu, z której ktoś pije herbatę. W twojej manifestacji, której jeszcze nie ma tu i teraz. Ale jesteś w jedności, ponieważ już masz połączenie z twoją wyższą linią czasu. I ta strzała w dół mówi mi, że jakby ta wojna, walka bycia w jedności ze swoją manifestacją się zakończyła. Czyli etap, i nie mówię tutaj o synchronizacji. Nie. Synchronizacja to jest trochę tak jakby przypadek, który ma ci potwierdzić połączenie z czymś, ok? Mówię o jedności, to znaczy, że będąc w twojej linii czasu, gdzie jesteś tu i teraz, jesteś już w swojej manifestacji. To jest tak jakby mieć połączenie z przyszłością. Masz połączenie z przeszłością, bo na przykład masz emocje związane z przeszłością. Powiedzmy, to jest ta chmura, ale jednocześnie jesteś w energii twojej przyszłości, bo nie wiesz o tym, że kubek, z którego pijesz, to jest dokładnie przeniesienie twojej przyszłości w teraźniejszość. Ale nie wiesz o tym, bo jeszcze nie byłeś w przyszłości, więc dopiero kiedy będziesz przeniesiona do przyszłości, zobaczysz, że ty cały czas, przez cały ten czas byłeś w jedności z tą linią czasu. Czy można w takim razie powiedzieć, że już teraz się dzieje twoja przyszła linia czasu? No nie.
No nie można powiedzieć, że twoja przyszła linia czasu się dzieje tu i teraz. Możesz powiedzieć, że jesteś w jedności z twoją przyszłą linią czasu. Jeśli to ma sens. Ok, zobaczmy co jeszcze. Robi się naprawdę ciemno, nie? Na zewnątrz jest naprawdę ciemno. Zaczyna padać. Damn. Zobaczcie, jak te karty wyglądają. Wszyscy siedzą przy biurkach, rozwiązują testy. Praca nad testami, praca nad nauką, nauka. Słyszę, nauka nie poszła w las. To jest odwrócone. Te dwie karty wyszły odwrócone. Słyszę, będziesz testowany, testowana, dopóki twoja przyszła linia czasu nie będzie w pełni twoim tu i teraz. Czyli te testy były nauką dla początkujących, dlatego czułeś, że jest to test, gdzie była to tak naprawdę nauka. To jest to, co odbieram, cokolwiek to znaczy. Zatrzymanie. Okej, teraz jest mi pokazane, czym jest ta mentalna burza, chmura, czymkolwiek jest nad nami. W tej dolinie, z której nie możemy wyjść, bo obija się o te góry. To jest energia zatrzymania, bycia w zatrzymaniu, ale nie jest mi to pokazane jako wisielec, który jest w zatrzymaniu po to, żeby zmienić perspektywę, tylko jest mi to pokazane przez powolną energię królowej pałek odwróconych. To jest tak, jakby powolna energia jest odwrócona, czyli kompletne zatrzymanie energii manipulującej twoim ogniem. Czyli jeżeli twój ogień był niezrozumiany, to dlatego, że ten konflikt emocjonalny, z którego nie możesz wyjść, polegał na królowej ognia odwróconej. To jest tak, jakby nie przejść wszystkich etapów edukacji, a chcieć iść na studia. No, są wyjątki, prawda, gdzie jakieś tam dzieci dostają się na studia w wieku tam, nie wiem, 10 lat. Ale to są geniusze, które były zaprogramowane w jakiś sposób mentalny na to, żeby cały czas siedzieć w książkach. Wiecie, o co chodzi? Więc możemy powiedzieć, że zmagasz się z uczuciem ciągłego przymusu odejścia od czegoś. Jednocześnie doświadczając bycia w jedności z twoją nową linią czasu. Okej. Więc można powiedzieć, że skoro proces integracji twojego działania, twojej edukacji, czyli testu, się zakończył, no to logicznie mówiąc, możemy mówić, że twoja nowa linia czasu się już zaczęła.
Ach, Merkury retrograde, czyli retrogradacja Merkurego. To są wszystkie te momenty z naszego życia, w którym, z przeszłości, w którym nie daliśmy sobie szansy na bycie tą osobą, którą zawsze widzieliśmy, że jesteśmy. Więc wracamy, skaczemy do przeszłości po to, żeby odzyskać ten kawałek siebie z przeszłości, po to, żeby go wcielić w życie teraz. Po to, żeby dzięki temu kawałkowi z przeszłości, który nie mógł być zutylizowany wcześniej, teraz będziemy decydować, na ile będziemy budować naszą przyszłość na podstawie tych przeszłych aspektów, które nie mogły się wymanifestować, bo nie byliśmy w jedności z nimi, najprościej mówiąc. No i mamy burzę bez piorunów. To znaczy, cała ta mentalna burza jeszcze nie przeszła przez twój system nerwowy, czyli będzie jeszcze moment na... No i mamy spiralę odwróconą jako koniec i taniec ducha odwrócony, czyli wyjście z przeszłości. Koniec mentalnej burzy z przeszłości, która miała na celu pomóc ci zobaczyć, jakie aspekty chcesz wziąć z przeszłości, a które zostały w przeszłości. Więc mój aspekt, który ja odzyskałam, jeśli chodzi o cały ten proces, w którym byliśmy, to jest umiejętność skupiania na sobie uwagi. Sama na sobie, moje uwagi na sobie. Więc to był potrzebny mi element do tego, żeby ruszyć dalej. I teraz ode mnie będzie zależało, na ile ja będę zmieniać moją przyszłą linię czasu, która będzie oparta na tym aspekcie, który wyciągnęłam z przeszłości, który został w przeszłości. I chodzi o to, że to musi się jeszcze połączyć z twoim systemem nerwowym, co oznacza, że twój system nerwowy jeszcze nie został oczyszczony z poprzednich informacji, które dalej rezydują w twojej energii, a przynajmniej w kolektywnej energii, którą czytam. Okej, będę wyciągać karty, będę kontynuować wyciąganie kart. Wyciąganie kart. Jeżeli jesteście zainteresowani, w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeśli chodzi o przedłużone czytanie. Prywatne czytanie też w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie w tej sprawie. Subskrybuj, lajkuj, zostaw komentarz. I see you soon.